Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji Međugorja, draga braćo i sestre, drodzy przyjaciele Međugorja, drodzy bracia i siostry na całym świecie, którzy jesteście związani z Međugorjem poprzez duchowość, którą przynosi nam tu nasza niebiańska Matka Maryja, Królowa Pokoju. Pozdrawiam Was z całego serca i pragnę powiedzieć Wam kilka słów. Dzisiaj w uroczystość świętego Józefa, dzisiaj otrzymujemy pewne przesłanie dla nas wszystkich w tej sytuacji. A to jest przesłanie z życia świętego Józefa i Maryi. W jakiej sytuacji znalazł się Józef? Pytamy się. Zastanawiamy się, w jakiej sytuacji znajduje się Józef. W bardzo trudnej sytuacji. Jest zaręczony z Maryją, a Maryja jest brzemienna. On wie, że to nie jest jego dziecko. Jakże trudna to sytuacja. Co czynić? Jak postąpić? Józef ma wielki kłopot, ale Józef jest sprawiedliwy, ponieważ nie pozostaje tylko przy swoich planach, myślach, pragnieniach. Nie uważa, że jedyną właściwą rzeczą jest to, co myśli i jak postrzega rzeczy, lecz otwarty jest na plan Boży, na Boże spojrzenie. I kiedy anioł mówi mu: Józefie, nie bój się. Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Józef w to wierzy. Józef wierzy aniołowi i bierze Maryję za swoją żonę. Dzisiaj te słowa, drodzy przyjaciele, są bardzo ważne dla nas wszystkich, a są to słowa: nie bój się. Te słowa: nie bój się, mówi anioł do Gabriel, do Maryi. Nie bój się, Pan jest z tobą. Te słowa anioł mówi do Józefa: Józefie, nie bój się. Te słowa dziś Pan mówi do nas wszystkich: nie bójcie się. Oczywiście, że istnieje strach i jest uzasadnione. Musimy być ostrożni, uważać, zdyscyplinować się. Musimy zwracać uwagę na higienę. To jest absolutnie poprawne i bardzo ważne. Jednak nie w przygnębieniu, nie w strachu, ale w wierze. W wierze, że Pan jest z nami, że należymy do Niego i że wszystko będzie dobrze. I ta sytuacja jest dla nas wielką okazją. Możemy patrzeć na nią tragicznie, jako na coś tragicznego i w pewnym sensie oczywiście jest to trudne, ale jest to okazja, aby zbliżyć się do Jezusa. To jest okazja, aby powrócić do Boga, by powrócić do modlitwy. Rodzina do prawdziwych wartości. Kiedy wszystko jest dobrze, zapominamy o Bogu. Kiedy wszystko jest dobrze, szukamy tylko przyjemności, zabawy, by było nam dobrze pod względem materialnym, a zapominamy o tym, że potrzeba jednego. Jedno jest ważne, co Jezus mówi do Marty. Jedno jest ważne i to jest to. W tym czasie zastanawiamy się i szukamy tego jednego. Tylko to jest dla nas ważne i nic innego, tylko przeżyć. Ale my, chrześcijanie, nie patrzymy jedynie w tym sensie, że to jest to jedno, lecz chcemy żyć z Chrystusem teraz i w wieczności. Teraz żyć z Chrystusem. To jest okazja, drodzy przyjaciele, w modlitwie różańcowej, abyśmy wzięli różaniec do ręki. Matka Boża nas uczy, że w różańcu tkwi siła. Różaniec do ręki. Czytać Słowo Boże, pościć, iść na Kryżewac, na Górę Objawień lub w innych miejscach, znaleźć sposób, jak modlić się indywidualnie, w rodzinie, na kolanach. Rozszerz swoje ręce, otwórz swoje serce przed Panem. Proś Go, aby umocnił Twoją wiarę, aby umocnił Twoje zaufanie do Niego, by umocnił Twoją nadzieję, miłość. Poproś Go, aby w Twoim sercu panowała miłość Boża. Proś Go, aby otworzył Twoje serce, byś poznał Jego miłość, abyś poznał miłość Ojca Miłosiernego, który kocha Cię bezwarunkowo, abyś otworzył się na to słońce, na to ciepło Jego miłości.
I to jest okazja, drodzy przyjaciele, do odkrycia Eucharystii. Mamy miejsca, kraje, w których Eucharystia jest pomijana z uzasadnionych powodów, aby ludzie się nie poruszali, aby przebywali jak najwięcej w domu, aby chronić się w ten sposób i by ta choroba, ta epidemia została powstrzymana. Ale dla nas jest to wielka okazja, aby odkryć wartość Eucharystii, aby odkryć wartość sakramentu spowiedzi ponownie, bo o tym zapomnieliśmy i przyzwyczailiśmy się do tego. A teraz, gdy tego nie mamy, niech teraz przebudzi się w nas głód Eucharystii, miłość do Eucharystii, do sakramentu spowiedzi, do adoracji. Drodzy przyjaciele, to jest czas łaski. Trudny czas, ale czas łaski. Wykorzystajmy to. Uwierzmy Panu w to, co mówi, nie bój się. I kiedy ten czas minie, będziemy mieli wielkie doświadczenie. Doświadczenie tego, że w trudnej chwili wierzyliśmy i to później poprowadzi nas przez życie i zrozumiemy, że to jest możliwe, jest możliwe, jest możliwe. Tego uczy nas Matka Boża. Ona nie odsuwa od nas wszystkich trudności. Ona nie mówi, odsunę od was wszystkie problemy, jakie macie w życiu. Nie. Ona mówi, pragnę was uczyć, jak być silnym w środku, jak mieć mocną wiarę, nadzieję, miłość, abyś mógł przetrwać w trudnych chwilach, być cierpliwym, czekać z nadzieją, z wiarą. Drodzy przyjaciele, tego życzymy wam z całego serca. To jest dla nas okazja, aby zacząć żyć orędziami naszej Matki, do których wzywa nas przez tak długi czas. Wykorzystajmy ten czas. Zacznijmy.